Nazywam się Zenon Bernacki, jestem kasztelanem Zamku Grodziec od 10 lat. Jest to miejsce bardzo szczególne, emanujące wspaniałą energią, ale również emanujące wydarzeniami. Ma bogatą historię, liczy sobie ponad 850 lat. Już książęta śląscy tutaj mieli gród, a następnie książęta legnicko-brzescy budują tutaj zamek i twierdzę. Jest to taka rezydencja, w której odbywają się wspaniałe turnieje rycerskie, odbywają się również spotkania, sejmiki. W czasie wojny 30-letniej zniszczony, w XIX wieku częściowo odbudowany, w XX, na początku XX bardzo mocno odbudowany. Jest tutaj, mieści się wtedy Muzeum Sztuki Gotyku i Renesansu Śląska, a na uroczystym otwarciu jest sam cesarz Wilhelm II. Po wojnie zamek zostaje przez Rosjan splądrowany, spalony. Do lat 60. niestety niewiele się tutaj dzieje. Dopiero w latach 60. częściowa odbudowa i w latach 90., a tak naprawdę to dopiero od 2004 roku, gdy wchodzi tutaj ze swoją produkcją z reality historycznym telewizja szwedzka. Cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Sprzedają kolejne programy i tutaj realizują swoje średniowiecze Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Rosjanie. A mistrzem w tej grze był sam Daniel Olbryski. Mnie dane było grać z nim jako główny sługa. Również wiele naszych tutaj programów. Film Wiedźmin, tutaj było dużo scen kręconych, ale również takie jak Podróże kulinarne Roberta Makłowicza, czy program Nie do wiary, czy Para w Polskę, czy Groch z kapustą Elżbiety Dzikowskiej. To dało temu miejscu jakby no, pewną tożsamość, rozpoznanie. Jak przyszedłem w 2002 roku, to 8 tysięcy odwiedzających. Nie można było nawet, na wypłaty nie starczało. A dzisiaj się mogę pochwalić, że odwiedza zamek około 50 tysięcy. Tutaj odbywają się duże wydarzenia. Turniej rycerski, Srebrny Pierścień Kasztelana, czy teatry historyczne, które mamy okazję dzisiaj właśnie podziwiać. W dniu jutrzejszym będziemy tutaj również gościć zespoły rockowe, zespół pieśni i tańca ziemi legnickiej, a w przyszłym tygodniu będą tutaj kresowiacy z całej Polski i nie tylko, bo również z Ukrainy. Kuchnia regionalna, nalewki kresowe i śpiewy to jest coś, co przyciąga rzesze tych byłych kresowiaków. Jest to naprawdę piękna sprawa. Już 17 edycja się odbywa od 1996 roku. Zaczęło się w pielgrzymce, a później właśnie tu przenieśliśmy na Zamek Grodziec i do pielgrzymki również. Tutaj piękna impreza w październiku, pierwszy weekend w tym roku, 6-7 października, święto wina i miodu pitnego, gdzie wystawcy z całej Polski prezentują swoje wyroby. Jest to też fajne takie święto. No, gdy przyszedłem w 2002 roku, tak się okazało, że na zamku nie było jednego krzesła, jednej ławy, jednego łóżka, ponieważ dzierżawca, który był skonfliktowany z gminą, po prostu to wywiózł i musiałem zaczynać od podstaw. Małymi krokami no, zdobywałem różnymi sposobami rekwizyty, meble, pomagali nam tu miejscowi stolarze, często czekając miesiącami na zapłatę, ale wiedzieli, że jest to robione w dobrej wierze. Dzisiaj jesteśmy znacznie bogatsi i ekonomicznie, i wyposażenie. Remontujemy zamek zarówno ze środków zewnętrznych. W 2010 roku za 500 000 udało nam się pokryć nowy dach, nową dachówką, dach zamku. To była podstawa, żeby można było wejść do pomieszczeń w środku i również je
remontować. To się powolutku dzieje, nowe trasy w zamku udało nam się uruchomić. Jest to duże zaskoczenie dla turystów, którzy po latach odwiedzają to miejsce i widzą ogromne zmiany, jakie tutaj mają miejsce. I oczywiście plany przed nami jeszcze przeogromne. Mam nadzieję, że starczy sił, czasu i pieniędzy na to, żebyśmy to mogli zrealizować. Bo jak widać, prac tutaj naprawdę jeszcze trzeba wykonać bardzo dużo.